Baronski kanał Ngames.pl. Witajcie w kolejnym materiale dotyczącym przenoszenia gier z Wii U na Nintendo Switch. Nintendo, wiedząc o tym, że Wii U sprzedawała się bardzo słabo, postanowiło przenieść część tytułów, no i ja Wam pokazuję w kolejnych materiałach, jak te wszystkie przenoszenia wyglądają. Tym razem pora na Captain Toad Treasure Tracker, czyli jeden z takich ukrytych skarbów, moim zdaniem, ery Wii U. No a jakiś czas temu zamieściłem dla Was materiał również od Donkey Kong Country Tropical Freeze, więc jeśli jeszcze nie oglądaliście, nadróbcie zaległości. Wracając jednak do Captain Toad Treasure Tracker, no to moim zdaniem jest to naprawdę fajna gra, taka logiczno-zręcznościowa, właściwie dla osób lubiących łamigłówki. Nie jest to raczej platformówka, raczej nie należy tego tytułu tak określać, tym bardziej, że główny bohater nawet nie potrafi skakać, więc jeśli jeszcze w ten tytuł nie graliście, nastawcie się raczej na to, że będzie to tytuł oparty bardziej na myśleniu, niż, czy tam główkowaniu, niż na standardowych elementach platformowych. Pomysł w ogóle na Captain Toad Treasure Tracker wystartował jako jedna z minigierek w Super Mario 3D World, czyli tytule, który również ukazał się na Wii U. Natomiast Nintendo postanowiło ten temat rozwinąć, no i z minigierek, które były obecne w Super Mario 3D World, powstał oddzielny, osobny tytuł z kilkudziesięcioma poziomami, w których właśnie trzeba wysilić nieco szare komórki, żeby doprowadzić naszego bohatera do końca, no i oczywiście zebrać po drodze najlepiej wszystkie znajdźki. Tak jak Wam wspomniałem, to nie jest typowa platformówka. Rozgrywka polega tak naprawdę na poszukiwaniu gwiazdki. Ona jest właściwie najważniejszym celem każdego z poziomów, ale na etapach porozmieszczano również kryształy, no i inne znajdźki, jak to zwykle bywa w produkcjach Nintendo, więc tak naprawdę cała zabawa tutaj polega na zaliczaniu poziomów na 100% i poszukiwaniu wszystkich świecidełek, żeby zaliczyć dany etap na stówkę. No i jeszcze warto dodać, że samo znalezienie wszystkich kryształów, no i później dotarcie do gwiazdki też nam jeszcze zabawy nie kończy, bo twórcy porozmieszczali takie opcjonalne zadania, w których na przykład musimy dotrzeć do końca, chociażby unicestwiając wszystkich przeciwników, nie ponosząc żadnych obrażeń, czy też robiąc to w konkretnym czasie, bądź też zbierając odpowiednią liczbę monet. Także mimo, że zaliczycie dany poziom, no to później otwiera się właśnie to opcjonalne zadanie, które wydłuża żywotność tego tytułu. W ogóle patrząc na całą rozgrywkę, wydaje się, że gra została zaprojektowana raczej do trybu przenośnego, no ale twórcy oczywiście zapewnili również sterowanie ruchowe, więc na ekranie w wielu poziomach widać taki wskaźnik specjalny, który odpowiada za manipulowanie naszymi kontrolerkami, bo oczywiście można grać na Joy-Conach, można też grać na gamepadzie, który jest do dokupienia osobno. Natomiast gra wydaje się zaprojektowana do trybu przenośnego, bo w większości etapów on sprawdza się po prostu lepiej, już tym bardziej jeśli ekran konsoli robi nam za działko specjalne, którym strzelamy do przeciwników w trybie FPP, no tutaj zdecydowanie lepiej gra się właśnie w trybie przenośnym, niż korzystając na siłę z kontrolerów standardowych. Natomiast oczywiście, żebyśmy się źle nie zrozumieli, gra jest w 100% grywalna w trybie stacjonarnym, no i ja tak naprawdę większość zaliczałem na telewizorze, więc to nie jest tak, że można grać tylko na ekranie Switcha, bo każdy inny typ rozgrywki już nie będzie się tutaj liczył. Warto też powiedzieć, że na Wii U Captain Toad wykorzystywał większość z funkcjonalności tej konsoli, no i w masę właśnie fajnych rzeczy mogliśmy tam zobaczyć, między innymi właśnie gamepad robił za wyrzutnie pocisków, na niektórych poziomach trzeba też było dmuchać w kierunku mikrofonu gamepada, żeby przesuwać wybrane platformy, a właściwie unosić je. Ta ostatnia funkcjonalność zniknęła z wersji na Switcha, natomiast cała reszta została, no i możecie mi wierzyć, że naprawdę fajnie tutaj się doświadcza tych wszystkich różnych ciekawostek, no i fajnie, że właśnie Nintendo pokazuje, jak wykorzystywać możliwości swoich konsol, bo ewidentnie jest to pokazówka tego, co zarówno wcześniej Wii U, jak i teraz Switch potrafią. No i przede wszystkim jeszcze oprócz tego, że mamy właśnie pokaz możliwości konsol, to jeszcze same poziomy dokładają drugie tyle od siebie, czego my tutaj właściwie nie mamy. Mamy masę atrakcji, mamy zabawę perspektywą, klonowanie bohaterów, różnego rodzaju czasówki. Tak naprawdę twórcy w każdym poziomie zamieścili inny pomysł, no i z tego właśnie słynie samo Nintendo, że gramy właściwie 4-5 godzin już w jakiś tytuł, a ciągle jesteśmy czymś nowym zaskakiwani, nie inaczej jest właśnie w Captain Toad Treasure Tracker.
Muszę też oczywiście wspomnieć Wam o tym, co odróżnia wersja na Switcha od tej na Wii U. No i tutaj przede wszystkim mamy nieco podciągniętą oprawę graficzną, bo twórcy postarali się tym razem o tryb 1080p w wersji właśnie na Switcha, podczas gdy Wii U oferowała nam 720p. Oczywiście mówię tutaj o trybie zadokowanym, czyli wtedy, kiedy gramy na ekranie telewizora. Gra jest też dostępna w wersji na Nintendo 3DS-a, no i oczywiście tam już mamy znacznie niższą rozdzielczość, co w niektórych poziomach potrafi przeszkadzać. Oczywiście nie jest tak, że tamta wersja jest niegrywalna, jest jak najbardziej grywalna i również daje radę, natomiast jeśli miałbym wybierać, zdecydowanie wybrałbym wersję na Switcha. Jeśli po prostu dysponujecie obiema konsolami Nintendo, decydujcie się raczej na wersję właśnie na hybrydową konsolę. Tutaj na ekranie możecie zobaczyć porównanie, taka klatka jednego z poziomów bazujących na temacie Super Mario Odyssey. Widać ewidentnie, że to było projektowane raczej pod wyższą rozdzielczość niż pod ekran malutki 3DS-a. Natomiast wracając jeszcze do różnic, to na Switchu mamy też tryb dla dwóch graczy, którego nie było na Wii U, natomiast możecie sobie go spokojnie podarować, bo nie jest to klasyczny tryb, na jaki tutaj liczyłem, ja przynajmniej. Liczyłem na jakąś współpracę dwóch graczy, to znaczy, żeby można było sterować dwoma bohaterami, no i na jednym ekranie rozwiązywać jakieś zagadki, a tymczasem Nintendo poszło trochę na łatwiznę, no i mamy tak naprawdę wszystkie poziomy z wersji dla jednego gracza, natomiast drugi gracz może jedynie specjalnym kursorem manipulować, no i chociażby rzucać czymś w przeciwników, zatrzymywać ich. No tak naprawdę jest to dodane na siłę i spokojnie mogłoby takiego trybu tutaj nie być. Ja włączyłem to dosłownie na chwilę i podziękowałem. Twórcy mogli się nieco bardziej postarać i zaprojektować etapy, które byłyby oparte właśnie na kooperacji. Zresztą idealnie pokazywała to chociażby taka gra jak Little Big Planet, jak można projektować poziomy, żeby w kilku graczy rozwiązywać wspólnie zagadki. No Captain Toad Treasure Tracker to raczej jest gra wybitnie pod kątem single playerowym, więc nie liczcie tutaj na jakąś kooperację dwóch graczy. No i na koniec warto jeszcze wspomnieć o tym, że z nowości mamy tutaj kilka nowych etapów bazujących na Super Mario Odyssey. Ja się przynajmniej doliczyłem czterech takowych poziomów, nie wiem, jeśli jest ich więcej, poprawcie mnie. Natomiast cztery nowe poziomy mamy bazujące na Super Mario Odyssey, no i oczywiście one są bardzo fajne. Widać tutaj, że twórcy wiedzieli, co zrobić, żeby stworzyć atrakcyjne etapy, natomiast minusem jest to, że z kolei wyleciały levele oparte na Super Mario 3D World, które z kolei były w wersji na Wii U. Także nie wiem, po co Nintendo pozbyło się leveli znanych Super Mario 3D World, czy nie można było zawrzeć tutaj po prostu całości. Natomiast nie zmienia to faktu, że i tak dostaliśmy naprawdę, naprawdę dużo poziomów. Są jeszcze drobne poprawki w menu, to znaczy jest ono nieco bardziej intuicyjne, nieco lepiej się tutaj przemieszcza pomiędzy wszystkimi zadaniami i poziomami, ale to są już tak naprawdę drobnostki. No generalnie warto powiedzieć, że mimo, że gra się wydaje stosunkowo łatwa na pierwszy rzut oka i przechodzi się ją dość szybko, no to jest tutaj ten standardowy syndrom jeszcze jednego poziomu, bo fajne jest to, że właśnie każdy etap jest do zaliczenia właściwie w kilka minut, no niektóre można zaliczać nawet i w dwie minuty, ale jest właśnie coś takiego, że bardzo chce się jeszcze zaliczyć ten jeden dodatkowy poziom i trudno jest ten tytuł odłożyć. Fakt faktem, że wielu graczy myśli, że Captain Toad to jest dość krótka gra, tym bardziej, że ukazała się w obniżonej cenie, bo na samej premierze można ją było nabywać za cenę w okolicach 150 zł. Ja ją teraz nabyłem trochę po czasie w cenie około 120 zł. Natomiast moim zdaniem jest to bardzo przyzwoita cena jak za taki content, który dostajemy, bo dostaliśmy tak naprawdę w podstawowej wersji blisko 80 różnych poziomów. No i jest to sporo, jeśli będziecie chcieli policzyć, to myślę, że spokojnie wyjdzie Wam tutaj 6-7 godzin grania. No i nie sądzę, że w takim okresie zaliczycie ten tytuł na 100%. No warto jeszcze dodać, że w Nintendo eShop jest do pobrania jeszcze jeden dodatkowy epizod, który jest już płatny. W standardowej cenie można go nabyć za 24 zł. Mi się udało go kupić w letniej promocji za 16 zł, no i jest to kolejne 18 dodatkowych poziomów, które można sobie dodać do całości. No tak czy siak, żywotność jest naprawdę niezła. Ja myślałem, że jest to gra krótsza, natomiast przyjemnie się pod tym względem zaskoczyłem. No i podsumowując to wszystko, no muszę powiedzieć, że mi Captain Toad Treasure Tracker bardzo się podoba. Nie jest to może jakiś mega hit, blockbuster, o którym wszyscy by rozmawiali, natomiast moim zdaniem jest to jeden z ukrytych skarbów ery Wii U. No i oczywiście doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że niektórzy się ze mną nie zgodzą, bo no nie jest to taki typowy tytuł, który każdemu przypadnie do gustu. Akcja jest dość wolna, mało jest tutaj właściwie klasycznych elementów platformowych. Bardziej jest to właśnie oparte na powolnym przechodzeniu, główkowaniu, no ale mi taki tryb rozgrywki zdecydowanie się podoba. No i to właśnie, że można grę przerywać właściwie co chwilę, bo poziomy są krótkie, natomiast mnie dopadał ten syndrom
syndrom jeszcze jednego poziomu, więc wydaje się, że Nintendo osiągnęło zamierzony efekt. Podsumowując to wszystko, no muszę powiedzieć, że dla mnie Captain Toad Treasure Tracker to jest tytuł bardzo fajny, dobry, który warto kupić w tej cenie, w której został wypuszczony. Jeśli miałbym go ocenić, myślę, że wystawiłbym ocenę w okolicach 7,5 na 10. Oczywiście nie jest to jakiś mega hit, ale bardzo przyjemna gierka, w którą można sobie pograć od czasu do czasu, no i świetnie się nadaje właśnie do trybu przenośnego. Ja myślę, że mogę ją Wam polecić, natomiast jeśli graliście, dajcie znać, co Wy o niej myślicie w komentarzach. Czekam również na Wasze opinie. Zatem to tyle na dzisiaj ode mnie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.